O mały włos, gdyby polska policja, na którą przecież płacimy tak sowite podatki, działała równie stanowczo, twardo, bezwzględnie jak policja amerykańska czy francuska, a mielibyśmy od niedawna jednego nadpobudliwego polityka mniej, chociaż wciąż 460 posłów, bo jak powszechnie wiadomo, tylko do Senatu się przeprowadza w wyniku wypadku zgonu parlamentarzysty wybory uzupełniające do Sejmu. Reguła jest prosta, wchodzi następny z listy. No właśnie. Jacek Kurski włączył się do kolumny eskortującej niebezpiecznych przestępców jadącej na kogucie, na sygnale. Nie reagował na wezwania do zatrzymania. Od tragedii było niedaleko, gdyby ta polska policja działała właśnie tak, jak z przeznaczonych na nią nakładów wynikać powinno, ta tragedia mogłaby mieć miejsce. Bardzo dobrze, że nic złego się nie stało, ale truizmem byłoby stwierdzenie, że źle się dzieje z polską klasą polityczną, bo z reguły miłośnicy takich rajdów straceńczych, ci, co się do kontroli nie zatrzymują, to są jacyś kaskaderzy, jacyś ekscentrycy wielcy, jacyś szemrani biznesmeni, ale parlamentarzysta, poseł, który przecież prawo tworzy,